Dziesiątki tysięcy mieszkańców odwiedziło obie słupskie nekropolie. Zarząd Infrastruktury Miejskiej na weekend zmienił organizację ruchu w okolicach obu cmentarzy. Nad przestrzeganiem przepisów czuwali policjanci i funkcjonariusze innych służb którzy kierowali ruchem pojazdów. I choć nie wszędzie można było dojechać prywatnymi samochodami, bez problemu można było skorzystać z komunikacji zbiorowej. Zim na okres świąteczny uruchomił kilka linii, które łączyły różne części miasta z nekropoliami. Te z kolei czynne były przez całą dobę. Na kilkunastu cmentarzach w Słupsku, Ustce i gminach całego powiatu tradycyjnie zbierano pieniądze na rzecz słupskiego hospicjum Miłosierdzia Bożego. Choć z powodu pandemii wolontariuszy było znacznie mniej, hojność mieszkańców, co podkreślają organizatorzy kwesty, była. Ogromna. Kwota nie jest jeszcze znana, bowiem liczenie datków rozpoczęło się dopiero we wtorek, a w części placówek oświatowych puszki będą wystawione jeszcze do piątku. Dwa lata temu hospicjum zebrało na cmentarzu rekordowe ponad 160 tysięcy złotych. W ubiegłym roku kwesty nie było, bo władze w ostatniej chwili zamknęły cmentarze. Wówczas w internecie zebrano 13 tysięcy złotych.